Od tragicznych wydarzeń, kiedy to w połowie stycznia pięcioosobowa rodzina Zwójskiego straciła dorobek całego życia, minęło już prawie 8 miesięcy. Ale na wspomnienie pożaru w oczach Stanisławy Chrząszcz nadal pojawiają się łzy. Spłonął nam dom. W jednej chwili stracili wszystko, spłonął dom i całe wyposażenie. Musieli zamieszkać u krewnych, ale nie zostali sami. Pomagali urzędnicy, duchowni, przedsiębiorcy, ale także zupełnie obcy ludzie, którzy wpłacali pieniądze na specjalnie utworzone konto. To dla nich te podziękowania. Każdy wpłacał ile mógł. 10, 15 zł, 20 zł, ale też jest ich na przykład 200 zł, 500 zł. Czyli z tych wpłat wynika jedno, że każdy, kogo tylko było stać i ile mógł, udzielał tej pomocy finansowej. Jest to bardzo budujące, że nie jesteśmy tacy zamknięci tylko na własne potrzeby. Że w momencie takim, kiedy zdarza się tragedia, jest duże grono ludzi, które potrafi odpowiedzieć na taki apel i tym bardziej jesteśmy tym osobom wdzięczni. No sami byliśmy wszyscy strażacy i u nas mieszkańcy i prawie wszyscy byliśmy zaskoczeni, że po prostu tak ludzie chcieli pomóc. Bo to teraz bardzo rzadko się zdarza. No ale widocznie takie tragedie w ludziach budzą chęć pomocy. To jest zawsze takie pytanie, człowiek sobie stawia, co ja bym zrobił, abym się znalazł na ich miejscu. I praktycznie ta sytuacja losowa to jest taka, że każdego może dotknąć. To jest to właśnie, że musimy też patrzeć w ten sposób, co ja bym zrobił i jak ja bym był wdzięczny, aby mi ktoś wtedy pomógł. Chętnie pomagamy? Bardzo chętnie. Myślę, że to jest sytuacja wyjątkowa, ale i w różnych takich drobnych sytuacjach. W ludziach jest dużo dobra. Rodzina straciła wszystko, ale dzięki pomocy innych ludzi odzyskała wiarę w to, że wszystko jeszcze będzie dobrze. Dzisiaj na twarzach małżeństwa coraz częściej pojawia się uśmiech. Dzięki bezinteresownej i spontanicznej pomocy czasami zupełnie obcych ludzi w kilka miesięcy udało się postawić nowy dom. Robota idzie jak piernik, jak trzeba, nie? Panowie zapierdzielają, tak za przeproszeniem. No jest duży plus właśnie. Cieszymy się, że mamy już to. Tylko jeszcze do końca troszkę trzeba, nie? Ale już bliżej jak dalej. Jest wspaniale już teraz, już jest naprawdę, jak pani mówi, jest bliżej jak dalej, jest już jakaś nadzieja i tak cieszy serce, że już będziemy już wnet wchodzić. Ten budynek z tygodnia na tydzień praktycznie rośnie, są już postawione ściany, jest dach, wewnątrz już jest wszystko otynkowane, są założone pierwsze jakieś media, to znaczy, że ta akcja ma sens. Jest lepiej, ale to nie koniec pracy i wydatków. Dom trzeba wykończyć, potrzebne są meble i sprzęt. Rodzina chce się tutaj wprowadzić jeszcze w tym roku. W sumie takie najważniejsze rzeczy, to już mamy zrobione. Znaczy się, będą zrobione, bo jeszcze wylewki centralne, a później jeszcze te wykończeniowe sprawy też. Na co nas będzie stać, tak zrobimy, żeby tylko wejść do tego domu. Bo pieniądze nam się kończą praktycznie, a tu jeszcze musimy zapłacić za to, za materiały. No jak nie damy rady, weźmiemy kredyt i dalej będziemy spłacać jak na ten dom, nie? Ale musimy wejść, to nie ma szans na to. Jeśli chcesz pomóc rodzinie Zwójskiego, skontaktuj się z naszą redakcją lub Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sanoku.